wszędzie już były dni osób niepełnosprawnych, a w naszym powiecie była cisza. Wówczas w mojej głowie powstał taki zamysł, ażeby coś podobnego jak w innych powiatach, ale zupełnie innego, powstało w naszym powiecie. Jest to inicjatywa oddolna, to przyszło gdzieś z środowiska Fundacji Promień Słońca, włączyły się w to chyba wszystkie środowiska działające tutaj i instytucje działające tutaj w dziedzinie kultury i edukacji na terenie powiatu legionowskiego. Tym bardziej cieszy, bo jeszcze dochodzą następni. Myślę, że takim fajnym, ciekawym przedsięwzięciem jest współpraca z Półtuskiem, gdzie też obchodzą swój Dzień Osób Niepełnosprawnych, troszeczkę skromniejszy, ale dzisiaj będziemy mieli wystawę prac dzieci z ośrodków z Półtuska, z powiatu półtuskiego. W tym roku jeszcze bardzo dużo imprez, ponieważ oprócz tych tradycyjnych pleneru, oprócz paralimpiady, wystawy poplenerowej, wystawy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, również przewidziane są dni w muzeum, dzień w muzeum zorganizowany przez Muzeum Historyczne w Legionowie, warsztaty muzealne, również występy i zabawa w DPS Kombatant. Celem jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, promocja osób niepełnosprawnych w naszym środowisku. Fakt, że uczestniczą oni także w konkursach literackich, muzycznych, plastycznych. Za 2 miesiące odbędzie się tutaj plener malarski, jak zwykle piąty już z kolei, powoduje, że te działania wspólne, wolontariuszy, ludzi, którzy się zajmują, organizatorów i osób niepełnosprawnych, czynią to niepełnosprawność rzeczą taką, jaką powinna, normalną, tak? Przy włączeniu. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by dać się nie bać. I żeby żyć się do samego, trzeba dać. I to jest właśnie o tych panach, których zapraszam tutaj w scenę. Pan Zdzisław Wasilewski, bardzo proszę. Pan Marek Kraus i pan Marek Tarnacki. Bardzo panu serdecznie zapraszam. Cieszymy się bardzo, że możemy takie osoby docenić w ten sposób, nadać im ten order Przyjaciel Niepełnosprawnych. To ma służyć przede wszystkim wyróżnieniu osób, które działają na rzecz niepełnosprawnych, poświęcają im wiele czasu, oddają jakby siebie. I to niektórzy naprawdę w całości. Pewności nie ma nigdy, zawsze jest nadzieja, umiesz w to jak ja.